No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do symulatora mojej stacji benzynowej. Zapraszam do tankowania na Juniorlenie. Dobra, co my teraz tutaj sobie zrobiliśmy, ponieważ mamy tego mega dużo, nie? Ja wam powiedziałem, że ja na tym odcinku sobie ogarniemy po prostu tutaj workshop, ponieważ tego jeszcze sobie nie ogarnęliśmy, co nie? Dobra, samochodzik tutaj się tankuje, tutaj dwa, tutaj 3 i kolejny gas area kosztuje 2000 dolarów. I muszę wam powiedzieć, że to jest taka troszeczkę lipa. No i w ogóle mamy Elle, mamy tam paru też innych, ten tutaj zapłacił 43, więc jest spoko. Mamy tutaj Rainy, Renata sobie stoi, dobra, Elżbieta też tu jest. Tutaj kolejny przyjechał, dobra, więc tego możemy sobie tutaj zatankować. Ten tutaj też podjeżdża, więc tego też tutaj od razu zatankujemy. I co mam, muszę powiedzieć, a was nie skłamać, to jest to, że tutaj są zbugowane rzeczy, co nie? Ja sobie to dźwignę, wypiłem dwa razy piwo i mamy teraz kondycję na mega. Możemy sobie też chyba zapalić, chociaż nie jestem pewien. Nie, zapalić się już nie da, ale sami widzicie, że dwa razy się napiłem teraz tego Asahi Biru, czyli japońskiego piwka, i dostałem dosyć dużo do kondycji, to nie? Zjemy sobie jeszcze tutaj 3 hot dogi i mamy wszystko na 99%. Ty, tam jest wypadek w biały dzień! Zapraszam tu, a nie, jeszcze warsztatu nie mamy, to nie możemy ich jeszcze zapraszać, okej. Dobra, ja sobie może teraz pójdę w końcu do tego pubu, ponieważ jak sami widzicie, na razie nic tutaj nowego nie dodali. Mamy tak, mamy kasyno, które nie działa, mamy Amazona, które działa, mamy dealera samochodów, które działa, możemy sobie tam kupić samochodzik. Mamy też pub, mamy domek i mamy tam te usta dla Augusta, tylko że jak pójdziemy też tam do usta dla Augusta, tam gdzie Konrad ostatnio wam cenzurę robił, to muszę wam powiedzieć, że tam też po prostu nic nie działa. Ja zobaczę, czy oni tak zaktualizowali tą gierkę, że my sobie w końcu możemy tutaj wejść do pubu i sobie coś po prostu ogarnąć, bo ileż można pracować, co nie? No nie, no ona dalej tutaj tipozuje! O ma... więc nic tutaj nowego nie dodali. Ona dalej tutaj tipozuje. Ja w ogóle mogę tutaj u siebie też w domku coś pokupywać, co nie? Spójrzcie, co tutaj mamy? Sofa za 45, to telewizor za 50, sofa w ogóle prawie tak samo droga jak telewizor, ale nieważne. O, mogę się tego napić? O, mogę się tego napić, wow, nie wiedziałem, tutaj też się możemy tego napić, dobra. Tu jest mój kibelek, no i co, możemy kupić też kosz na śmieci za dychę. Oh, read, you left town and came to town, bla 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 bla. Zjemy sobie chipsiolki, dobra. I możemy sobie też łóżko kupić. O, wow, ale to... To po co ja mogę tutaj te wszystkie rzeczy pokupować? Czekajcie, ja sobie wezmę rower i zdeponujemy sobie, znaczy wyciągniemy troszeczkę tych pieniążków. Wiecie, co mi się wydaje, że ja wcześniej chyba nie mogłem żadnej kobiety wziąć ze sobą do domu, ponieważ nie miałem łóżka, tak mi się wydaje. Czekajcie, wyciągniemy stówkę, ja oczywiście chyba tej całej stówki nie wydam. Jeszcze się zastanowię. I mając tą stówkę, ja sobie mogę teraz, patrzcie, kupić tutaj łóżeczko. O, ja tylko pościel kupiłem, aha, dobra, i tu jeszcze poduszki. O my god, no dobra, no kupiliśmy tutaj całe łóżko, one chyba kosztowało 40. Kupmy może to sobie jeszcze. Dobra, i później co jeszcze? I telewizor. Nie wiem, po co ten telewizor kupiłem, ale wydałem całą stówę. I wydaje mi się, że teraz jak ja wyciągnę sobie te pieniążki, to może my tutaj będziemy mogli jakąś kobietę w końcu przyprowadzić, no bo skoro mamy, wiecie jak, łóżko, to mamy jej zapewnić, gdzie spać, co nie? Więc ja jadę tutaj jeszcze raz szybko wyciągnąć może 50 dolarów i zobaczymy, co się da zrobić. Muszę wam powiedzieć, że Konrad mnie tutaj za ten montaż tej cenzury zabije, co nie? Więc ja się może, czekajcie, ja się może odwrócę, tak? Bo tam jest taka kobieta bez wiecie jak, bez topu i tak dalej, co nie? No i co, możemy tutaj throw money dać, throw money, więc rzućmy jeszcze raz tej babie pieniądze, co nie? Bo tutaj wszystkie są ubrane, dobrze, także Konrad na spokojnie. I teraz tak, throw money. Ale to... Aha, czyli wydajemy tylko... Czyli wydaj... Station fuel is low, dobra, za chwileczkę się to tam samo zatankuje. Czyli nic tutaj nie możemy zrobić. Czyli my po prostu tak pieniądze wydajemy. Ja widzę, że one się co prawda świecą, tak jakby widzicie, moglibyśmy tutaj coś z nimi zrobić. Ale nie możemy tych, wiecie jak, tych kobiet zaprowadzić ze sobą, co nie? Żeby one z nami do domu poszły. No trochę lipa, muszę wam powiedzieć. Bo jestem teraz smutny. Że muszę żyć sam. Całkowicie sam. Ja i moja stacja benzynowa. O, przepraszam! A jak ja bym sobie może tutaj coś upgrade'ował. Upgrade. Increase max fuel amount 25%. Czyli będziemy mogli mieć 125 litrów. Później możemy mieć...
A, czyli możemy mieć maksymalnie 200. Set brick run limit as 4, czyli możemy później 4 zatrudniać. Let local residents come to the market. Ale po co? Place a cashier in the market and prevent theft and fire. Place a cleaning robot in the market that can clean both floors and the toilet. Get the most talented employees in the newspaper. Ale wydaje mi się, że lepiej będzie teraz, jeżeli my sobie naprawdę teraz sobie po prostu ogarniemy, wiecie co sobie ogarniemy? No ten workshop, bo wtedy tam samochodziksy będą mogły sobie, mogły się u mnie też naprawiać i to będzie w sumie dosyć spoko. Dobra, a czy dodali może tutaj jakieś nowe samochodziksy, bo już mi się nie chce tym rowerem jeździć? Co oni tutaj mają? Motor za 1000, samochód za 3, samochód za 3, samochód za 2,5. Kupiłbym ten niebieski za 3000, ale lepiej będzie, jak my sobie po prostu uzbieramy kasę na ten workshop. Tak będzie po prostu najlepiej. Muszę wam powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku tego chyba nie ogarniemy, bo już gram 30 minut i te 4000 uzbierać, to jest to po prostu masakryczne przeżycie. Ja nie wiem, ile trzeba w to grać, ale pewnie jest 2 albo 3 godziny i Konrad mnie znowu zabije za ten montaż. Więc czekajcie. Ja nie wiem, co to jest. Get the most... Ja tego nie chcę, tego nie chcę. To mnie ciekawi. Set local resident... Let local residents come to the market. Pyk! I to kupujemy. I co mi to daje? I co mi to daje? Że co, że teraz tutaj będą do mnie przychodzić i kupować jeszcze artykuły w sklepie? Wydaje mi się, że dzięki temu, że coś takiego zrobiono, to oni chyba przyjdą i po prostu będą więcej zarabiać, chociaż ja będę więcej zarabiać, chociaż nie jestem pewien. Bo ja nie wiem, co tutaj się teraz zmieniło w tym momencie. Czy ktoś tutaj przyszedł? Czy ktoś tutaj przychodzi? Tu po prostu nic nie ma. Ja kupiłem, ja po prostu znowu straciłem 500 kasy. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Skoro... O! Ktoś tu jest. Ktoś się tu pojawił. Okej. Okay. Czyli jednak chyba sprzedajemy też te itemki. Widzicie? Więc teraz... O! Jest! Chodzą! Tak! Okej. Okay. Ale miał coś kupić, a nie iść do kibla. Dawaj tu. Pyk. I kolejna osoba idzie. Ale oni wszyscy idą do kibla. No, co jest grane? Halo? Jaki tu się ruch zrobił? Okej. Okay. Za 14,40. Dobre. Podobało mi się to. Ten tutaj jeszcze chce kawę. Tam mu kawę da... Oh my god. To była najlepsza decyzja mojego życia chyba. Ale oni wszyscy chodzą do kibla. O, ten zaś chce tu kawę? Nie, on wychodzi, dobra. Ty, ale oni mieli tutaj u mnie kupować produkty, a nie chodzić do kibla. O, na kawkę sobie przyszedł. Dobra, no niby tam troszeczkę więcej będziemy teraz zarabiać, co nie? Tu kolejna idzie do kibla. O, proszę bardzo. Dolar 60. Ty, ale ja tutaj się będę musiał też uzbroić. O, jaki tu się ruch zrobił! Okej. Okay. Ale wszyscy, ja wam to mówię już czwarty raz, że wszyscy chodzą do ubikacji! No przecież to jest bez sensu. No i... Oni nie kupują u mnie, oni chodzą do kibla tylko. I moja praca teraz wygląda tak, że ja tutaj stoję. A nikt nie tankuje samochodów chyba, co? Nie no, jest tam jeden samochód. Oh my god, jak tu się brudno zaczyna robić! 38 coś tam, co. Ja chyba sobie teraz kupię kolejny upgrade, bo jednak to jest chyba w porządku, ponieważ możemy, spójrzcie, upgrade, place a cashier in the market and prevent theft and fire, click, widzicie? I co teraz się stanie? Aha, i teraz ktoś, ground is dirty, mamy teraz tutaj brudny ten, co nie? Widzicie, bo tu jest syf ogólnie teraz, ale stoi kasjerka. Aha, i ona teraz będzie doglądać, czy przypadkiem ktoś coś tutaj, ten. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj proszę posprzątać. Tu proszę posprzątać. Teraz tutaj proszę posprzątać, dobra. Wiecie, oj, tu jeszcze. Ona będzie patrzeć, czy przypadkiem jakiegoś złodzieja tutaj nie ma. Który jest obesrołkiem. I który chce nam tutaj coś ukraść, co nie? Ty, ja teraz tutaj cały czas coś sprzedaję. Non stop.
Ja muszę domówić chyba więcej materiału teraz, bo to mi się teraz mega opłaca, mega. Market. I spójrzcie teraz to. Fajki, o Jezus, no dobra, niech będzie 10 paczek fajek, 5 puszek, 5 puszek. O, to jest tanie, patrz. To jest tanie, co nie? To tutaj kupimy 20. Prices are so high, nie interesuje mnie to. To jest za dwójkę, więc weźmiemy tu dychę, a to jest za czwórkę. Oh my god. No dobra, coś takiego, powinno być spoko. Order 230, o jest. Ja tutaj cały czas słyszę dolary. Ja tutaj cały czas słyszę dolary. Ja normalnie mogę iść teraz do tego pubu, wyciągnąć dolary i moim kumplom opadałem kopary. O, i przyjechał Chevrolet, pato. Czekaj, dawaj mi teraz te. Co tu jest? Piwo. Dobra, idziesz z tym piwem. O, nie mam... Aha, bo ja zamówiłem chyba teraz ten, nie? Dobra, tu dawaj piwsko. Spoko. Ja wolę, jak przyjedzie ten samochodzik, bo ja tutaj wszystko widzę, co gdzie jest, co nie? Ile tych ludzi tu łazi w ogóle, ty? Fajki, proszę bardzo. Cyk, fajeczki tutaj poukładane ładnie, pięknie, dobra. Dobra, co tutaj mamy? Chipsy. Okej, okay, lecimy z tymi chipsami. Wykładamy towar tutaj, pyk, ładnie, pięknie. Tutaj mamy sardynki, więc wydaje mi się, że te sardynki też tutaj zostawimy tutaj, o. Pyk, dobra, ładnie. No i jeszcze jedna, jeszcze dwie paczki, wow. Dobra, mamy lody, więc lody też jeszcze tutaj będziemy musieli schować. Spójrzcie teraz tu, tutaj. Pyk, dobra, ładnie, pięknie, okej. I tu mamy jeszcze jedną paczuszkę, nie, pato. Dobra, dziękuję. I teraz to jeszcze tutaj do lodówki wsadzimy, pato. Tutaj, o. Pyk! O nie! A, mogę to wy... Ale aha, mogę to tutaj wyciągnąć i tutaj dać. Dobra, już się przestraszyłem, że to nie działa. Dobra, z racji tego, iż tutaj mam cały czas złą reputację, co nie? I cały czas mi tutaj reputacja teraz spada, bo byliśmy cały czas 100%, a od kiedy otwarłem teraz ten sklep, ta kasjerka tam jest i oni nie ogarniają już tutaj, że wiecie jak, że tutaj muszę cały czas sprzątać, to dajemy place a cleaning robot in the market, it can clean both floors and the toilet. Kupujemy to, bo i tak mamy dosyć dużo, widzicie, 66% paliwa mamy, więc stać mi na coś takiego i wydaje mi się, że teraz tu jakiś robocik sobie będzie jeździć. Oh my god! Oh my god! O Jezus Maria, i co, i ten robot cały czas tutaj sobie będzie jeździć, cały czas będzie sprzątać, tak? Bo wiecie, o co chodzi, to teraz obciąży teraz też te kobiety, które tutaj biednie biegają, one nie wiedzą już w ogóle, co mają robić, no. Elżbieta nie wie, co ma robić, Renata nie wie, co ma robić, tutaj samochód chce się umyć. Ja już pomalutku będę musiał tutaj zatrudnić chyba więcej pracowników, bo jak sami widzicie, one cały czas biegają, tu jest pełno dużo ludzi i tak dalej. One tam nie będą musiały wchodzić, wiecie jak, sprzątać, więc mamy tak, spokój z pożarem, spokój z syfem tu na zewnątrz, znaczy w środku, mamy kasjerkę, więc one teraz teoretycznie mogą tylko i wyłącznie tutaj znowu tankować i mogą tam, widzicie, naciskać i tak dalej, co nie? A ta kasjerka się, ale żeśmy sobie to naprawdę mega spoko wszystko ogarnęli, tylko ten workshop. Wydaje mi się, że ten workshop sobie po prostu ogarniemy w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje, tak będzie po prostu lepiej. I w ogóle teraz oni znowu są źli, że jest bardzo drogo, no przecież mają discount, 1%, dobra, damy im teraz 2%, proszę bardzo. I nie więcej. Pricing, no przecież wcale nie jest tak drogo, no spójrzcie, tu mamy, ustawmy może... Ile mam paliwo? Gdzie jest moje paliwo? 1,10, no to ustawimy może coś takiego. Razy 1,10, bo ten razy 1,10 się chyba spisuje. I tak mają 2% upusu, co nie? Patrzcie, tutaj też. Razy 1,10, razy 1,10. Pompowanie też teraz zrobimy razy 1,10. No i mycie samochodu też razy 1,10. Spójrzcie, widzicie? Troszeczkę zdrożało, ale trzeba się jakoś dorobić, co nie? Dobra, no muszę wam powiedzieć, że coraz lepiej nam to idzie. Coraz lepiej. Tylko będę musiał sobie tutaj na następnym odcinku znowu zacząć od zamówienia na sklep, bo tu już po prostu oni tak tego wszystkiego... Tak to wszystko wykupili, że to jest po prostu masakra, co nie? Więc w kolejnym odcinku sobie ogarniemy coś takiego, że musicie mi koniecznie przypomnieć w komentarzach, że muszę zacząć od kupna tutaj, bo tu już nic nie ma, i od upgrade'u jakiegoś, bo tutaj będziemy mieli tutaj kolejny, widzicie, kolejny upgrade. Za chwileczkę to się chyba nawet stanie, bo my tutaj jeszcze mamy kilka upgrade'ów, spójrzcie. Get the most talented employees in the newspaper, to jest bez sensu, to bym sobie kupił. Increase max fuel amount razy 25%. No i w kolejnym odcinku byśmy sobie w końcu może ogarnęli tutaj ten workshop, co nie? Dobra,
Lista wspierających, dziękuję. Komentarze dnia, dziękuję. I subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że ten odcinek ze symulatora Juniorland benzynowej podobał. Miłego dnia życzę. Na razie, dzięki, cześć!